Cześć, witajcie w kolejnej epickiej bitwie. Zanim tutaj zaczniemy, uprzedzę komentarze, które się pojawią. Otóż na pewno mogą się pojawić komentarze w stylu: ale co w tej bitwie jest epickiego? Powiem wam pokrótce, jak definiuję słowo epickie w kontekście tej epickiej bitwy. Otóż jest to coś, jest to taka bitwa, która wyróżnia się na tle innych pod jakimś kątem, na przykład ilość zdobytego expa, ilość fragów, obrażeń, przyjętych, medali itd., itd. Także nie każda epicka bitwa musi się kończyć 1 na 5, wygraną itd. Po prostu pod jakimś kątem musi być wyjątkowa. Tutaj Percy, jak widzieliście w opisie, zgarnął naprawdę bardzo, bardzo pokaźną ilość expa na pojedynczym. To jest wynik, który w trakcie tego trwającego eventu pewnie da Persiemu jakieś bardzo wysokie miejsce. I zobaczcie, tutaj Percy zajął sobie strategiczną miejscówkę. Ma tak, ma lornetę, świetną załogę i w tym momencie świeci praktycznie całą mapę. Oprócz tego, że zadaje obrażenia, to podświetla wszystkich praktycznie dla swojej drużyny. On robi obrażenia, drużyna robi obrażenia, Percy zgarnia expa w tym momencie bardzo dużo, bo nie dość, że sam punktuje, to właśnie podświetla. I to jest właśnie sposób, jak można zdobyć po prostu kolosalne ilości expa. I zobaczcie, Percy w ogóle nie jest wykryty, ma świetną załogę. Po meczu zobaczycie sobie na screenie, ile ta załoga ma perków i co tam jest wsadzone, jeśli kogoś by to interesowało. Bitwa, tak jak wspominałem, nie będzie jakaś super, hiper ciekawa, ponieważ praktycznie Percy stoi w jednym miejscu, wykorzystuje tego TDK-a w sposób taki, po prostu, w którym przeciwnicy mogą rwać sobie włosy na głowie, bo jest ukryty, zadaje masę obrażeń, wszystkich świeci. Także tutaj możecie być zawiedzeni pod kątem emocji w tym meczu. Natomiast jeśli kogoś interesuje, jak właśnie można zdobyć taką ilość expa, to myślę, że bardzo warto taki mecz obejrzeć jako taki poradnik, jak zdobyć dużo expa. Żeby to zrobić, najlepsze wyniki robi się właśnie robiąc dużo damage'u własnego i dużo z podświetlenia. To jest taka metoda. Chyba nie da się zrobić 2000 expa na pojedynczym bez właśnie podświetlania dodatkowego. Także tutaj Percy spotuje, zadaje obrażenia, ma już 2 fragi, 2000 obrażeń. Losowanie nie było przychylne, ponieważ jednak tych ósemek było sporo. Także wiadomą rzeczą by było, że jeśli Percy by zaczął tutaj jechać do przodu, to by zginął bardzo szybko. Natomiast wykorzystał przewagę swoją nad tymi ósemkami. Teraz się świeci, także trzeba się zmywać. Wykorzystał zalety, jakie posiada, czyli właśnie dobry zasięg widzenia, świetnie wyszkoloną załogę, kamuflaż, miejscówka. Tutaj nie dość, że go chroni odległość, to jeszcze te krzaki. Mimo to czasem, jak widzicie, też jest zaświecony. 2700 obrażeń. Cały czas świeceni. Nie przebija się przez wszystkich, ale po prostu podświetla, robią to sojusznicy. 9-3, bardzo pewne prowadzenie. Tak naprawdę oni wszyscy dostają hity, nie wiedzą skąd, nie wiedzą, co się dzieje. Także tutaj Percy wybrał kluczowe miejsce dla tej mapy i w tym trybie. Zobacz, tutaj Tiger P nie widzi go. 10-3, bardzo pewne prowadzenie. Praktycznie bez żadnej wątpliwości Percy zgarnia kupę tego expa teraz po podświetleniu, plus sam punktuje tutaj niemiłosiernie. To jest w końcu 7 tier, także tutaj
nie jest aż tak łatwo zrobić bardzo dużo damage'a. Natomiast no tutaj Percy wykorzystuje wszystkie praktycznie atuty, które posiadał. Pokazał, jak powinno grać się właśnie Tedekiem, czyli im dłużej pozostaje w ukryciu, tym ma większą szansę zrobić dobry wynik, zrobić dużo damage'a. 12 do 3, także pogrom. Właśnie dzięki temu świeceniu przejeżdża Tiger, kolejne obrażenia, zdjęta gąska, podświetlony. Także jeśli on nie zada tych obrażeń, to zrobi to drużyna, za to też zgarnie bardzo dużo expa. 12 do 5, baza kapowana. Tiger jeszcze podpalony, trzeci frag, 4700 obrażeń. WZ, zdjęty WZ, czwarty frag. Percy już się nawet nie chowa, bo ten T-34 jest daleko, został tylko on. Także po meczu zobaczycie wyniki, ile tego dokładnie było. T-34 właśnie zginął i zobaczcie, służba patrolowa, wsparcie, snajper, exp na pojedynczym 2235, także to jest wynik naprawdę bardzo zacny. 5200 zadanych obrażeń tą Jagd Panterą, również świetny wynik. I tutaj jeszcze załogę, zobaczcie sobie, jaką ma pers. Jeszcze powiem tylko, że po podświetleniu było również około 5000, ponad 5000. Także dzięki za uwagę i do następnego, cześć.